Pewnego razu Karolcia słyszy pukanie do drzwi. Wejdź, Piotrze. Cześć, Karolciu. Co się stało? Oj, niedobrze. Zobacz ten liścik. Ktoś wie o koraliku, ale skąd? No właśnie, nie wiem. Musimy tam pójść i to wyjaśnić. Dzieci poszły pod wskazany adres i weszły do środka. Halo, jest tu kto? Nie podoba mi się to. Kim jesteś? Skąd wiesz o koraliku? Jestem Milena i koralik należy do mnie. Musicie mi oddać ten koralik. Nigdy nie oddamy ci tego koralika. Wtedy stała się niespodziewana rzecz. Milena zamieniła się w Filomenę. Ha, ha, ha! Mam was! O nie, to Filomena! Poszukała nas! Musicie mi oddać ten koralik, bez niego zginę! Nie damy ci go, bo go nie mamy. Wiedźma nie wiedziała, że koralika nie ma. O nie, jak to? Znikł, umieram! Nie zrobisz już nic złego, Filomeno. To koniec. Wracajmy do domu, Karolciu. Szczęśliwe dzieci wracają do domu. Zaczekaj, Piotrek, zaraz wracam. Dobrze. Co ty tam masz? To kotek Filomeny. Nie mogę go tam zostawić. Następnego dnia. Wejdź, Piotrze. Cześć, Karolciu. Co słychać? Jak się czuje twój nowy zwierzak? Cześć, dobrze. Jak go nazwałaś? Koralik. Hi, hi, hi.